końca 1942 roku na terenie Polski rozpoczął funkcjonowanie konkurencyjny względem rządu emigracyjnego Komunistyczny Ośrodek Polityczny, czyli Polska Partia Robotnicza. Tworzyła ona oddziały partyzanckie, początkowo nazywane Gwardią Ludową, którą przemianowano później na Armię Ludową. W tym samym czasie w Związku Sowieckim powstał Związek Patriotów Polskich, który rozpoczął proces formowania oddziałów wojskowych u boku Armii Czerwonej. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1944 roku powstała Krajowa Rada Narodowa, czyli samozwańcza namiastka przyszłego parlamentu, w której zasiadali jednak tylko przedstawiciele partii lewicowych zdominowanych przez PPR. Na początku 1944 roku Armia Czerwona, spychając wojska niemieckie na zachód, przekroczyła przedwojenne granice polskie. Jednak dopiero wraz z przejściem przez Bug w oficjalnej propagandzie zaczęły się pojawiać informacje, że wkroczono na terytoria polskie. Dopiero wtedy też w Moskwie z inicjatywy Związku Patriotów Polskich oraz Krajowej Rady Narodowej powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli namiastka przyszłego rządu. Były to działania zgodne z postanowieniami konferencji w Teheranie, na której Brytyjczycy i Amerykanie zgodzili się na przesunięcie granic państwa polskiego właśnie na linię Carsona. Oczywiście decyzje tej konferencji były podejmowane ponad głowami polskiego rządu oraz Polaków i utrzymywane były w tajemnicy. O swoim istnieniu PKWN poinformował w manifestie z 22 lipca 1944 roku, który został wygłoszony na antenie Radia Moskwa. Z dokumentu wynikało, że PKWN jest jedynym legalnym rządem w Polsce. Formalnie skupiał przedstawicieli różnych partii. Na jego czele stanął socjalista Edward Osóbka-Morawski, jednak faktycznie cały komitet znajdował się pod kontrolą komunistów i był całkowicie zależny od decyzji Stalina. Siedzibą PKWN został Lublin, a tereny, którymi rząd ten administrował, określano mianem Polski Lubelskiej. Za jego zgodą, na czas trwania działań wojennych, najwyższą władzę oddano Stalinowi, a na terenach kontrolowanych przez Armię Czerwoną rozbijano struktury Armii Krajowej. Pod koniec 1944 roku Stalin podjął decyzję o przekształceniu PKWN w rząd tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego czele stanął również Edward Osóbka-Morawski, a w jego skład weszli oprócz PPR-u przedstawiciele kontrolowanych przez komunistów partii lewicowych, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego. W lutym 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się kolejna konferencja Wielkiej Trójki. W jej trakcie, pod naciskiem Stalina, podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej, w skład którego oprócz komunistów mieli wejść przedstawiciele rządu emigracyjnego. W Polsce miały odbyć się wolne wybory, choć bez międzynarodowej kontroli. Podjęto również decyzję o oparciu polskiej granicy wschodniej o linię Carsona. Natomiast na zachodzie granice miały być przesunięte tak, by zapewnić znaczny przyrost terytorialny. Decyzje konferencji w Jałcie zostały publicznie ogłoszone, co spowodowało szok i niedowierzanie w znacznej części polskiego społeczeństwa oraz jego elit politycznych. Rząd na emigracji uznał te postanowienia za zdradę. W celu uzyskania przychylności ludności chłopskiej zdecydowano się na przeprowadzenie reformy rolnej. Rozpoczęła się ona we wrześniu 1944 roku. W jej efekcie przymusowo i nieodpłatnie odebrano ziemię dużym właścicielom ziemskim, której 1/3 przekazano chłopom, a 2/3 przejął Skarb Państwa. W styczniu 1945 roku na skutek radzieckiej ofensywy z Nadwisły opanowane zostały wszystkie ziemie polskie i znalazły się one w rękach administracji rządu lubelskiego. Równocześnie trwał proces likwidacji struktur podziemia niepodległościowego. 19 stycznia 1945 roku komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, rozwiązał Armię Krajową. Decyzja ta miała chronić większość żołnierzy przed represjami ze strony Sowietów. W celu walki z nimi utworzono już w 1943 roku nową, ściśle zakonspirowaną organizację Niepodległość, w skrócie NIE. Jej organizatorem był dowódca KEDYW-u, generał Augustyn Emil Fieldorf, pseudonim Nil. Jej żołnierze nie brali udziału w akcji Burza i pozostawali w konspiracji nawet względem struktur Armii Krajowej. Pod naciskiem Brytyjczyków rząd emigracyjny podjął próbę rozmów z komunistami. Generał Okulicki oraz delegat rządu na kraj, Jan Stanisław Jankowski, otrzymali od Sowietów listowne zaproszenie na rozmowy. Gdy na nie przybyli, mimo otrzymanych wcześniej gwarancji bezpieczeństwa, zostali aresztowani i przewiezieni do Moskwy. Taki sam los spotkał 14 innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
W czerwcu 1945 roku Sowieci rozpoczęli pokazowy proces nazywany procesem 16, w którym aresztowanych oskarżono o szpiegostwo, dywersję i działalność przeciw Związkowi Sowieckiemu. Na najwyższy wyrok skazano Okulickiego – 10 lat. Jednak wkrótce, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, generał zmarł w więzieniu. Taki sam los spotkał Jana Stanisława Jankowskiego. Mocarstwa zachodnie na ten akt bezprawia nie zareagowały. W czerwcu 1945 roku w Moskwie odbyło się spotkanie przedstawicieli mocarstw, rządu tymczasowego oraz grupy niekomunistycznych działaczy politycznych z byłym premierem emigracyjnego rządu Stanisławem Mikołajczykiem na czele. Na spotkaniu ustalono skład tymczasowego rządu jedności narodowej, którego premierem został Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk. W ciągu kilku następnych miesięcy tymczasowy rząd jedności narodowej został uznany przez większość państw świata, co było równoznaczne z delegalizacją rządu emigracyjnego.